Okej, witam wszystkich, witam szanownego na YouTube'a, Facebooka, Owca Warszawski Kot z tej strony kłania się nisko i dzisiaj film o notowaniu naszego progresu na siłowni, naszych postępów, istotę samego notowania pominę, bo ona się przewija w naszych filmach. Istnieje wiele metod, jedni preferują fizyczny, zwykły, oldschoolowy dziennik treningowy, ja tak robiłem, wiem, że Dziku, Pączek, tak robią teraz, nie wiem jak Saker, a nie, Saker widzieliście w jego ostatnim wideo, on korzysta właśnie z tego mojego nowego patentu. Ale ja wychodzę z tym filmem jako pierwszy i to jest mój patent i Saker, nie ukradniesz mi tego. I właśnie widzieliście na naszych wcześniejszych vlogach u Sakera i u mnie, że korzystamy z czegoś na telefonie i nie jest to aplikacja, jest to po prostu dysk Google, Google Drive i zainspirowała mnie po prostu moja praca, bo w pracy na co dzień korzystam z tego i jest to super patent i zaraz opowiem wam dlaczego. I szczególnie jeżeli na przykład jesteście trenerami i prowadzicie osoby i chcecie mieć na bieżąco wgląd do tego, do protokołu waszych podopiecznych. Także Google Drive, myślę, że taka zaleta numer jeden. Jest to aktualizowanie tego w czasie rzeczywistym, czyli możecie sobie coś aktualizować i zapisywać na telefonie i wracacie do domu i możecie wszystko analizować z pułapu waszego komputera. To jest super, jeżeli komuś na tym zależy. No, oczywiście arkusz w Excelu myślę, że bardzo wygodny, jeżeli chodzi o notowanie samego progresu na siłowni. Ja mam taki patent, że po prostu rozdzielam sobie, tworzę nowe arkusze, czyli na przykład push hiper, zaraz to wam pokażę na ekranie, push hiper, push power i tak dalej, z tym, że te moje przykłady, które pokażę, są dosyć chaotyczne, bo to jeszcze było tak w fazie testów, także nie sugerujcie się tym w 100%. No ale co jest fajne, na przykład możecie zaznaczać kolorem zielonym, że ostatnie wyniki siłowe, jeżeli jesteście do przodu, zaznaczacie sobie pole komórki na zielono i wiecie już następnym razem, żeby sugerować się ostatnim zielonym polem, czyli nie ma tego mętliku, bo na przykład jak w dzienniku treningowym przewijałem swoje statystyki, to tak naprawdę no to było dosyć niewygodne, bo jeżeli trening z zeszłego tygodnia był gorszy w kontekście progresu, to musiałem przewijać strony i szukać tego z jeszcze poprzedniego tygodnia, żeby starać się pobijać te wyniki z tego poprzedniego. I, no i to było dla mnie troszeczkę takie irytujące. Natomiast Google Drive eliminuje skutecznie ten problem. Dobra, myślę, że to wszystko. Tutaj coś albo puszczałem w tle, albo jeszcze teraz dopowiem z pułapu mojego monitora, żeby wam pokazać dokładnie, jak to wygląda u mnie. Ok, także pokażę wam teraz, jak to wygląda u mnie na telefonie, więc jestem na treningu i widzicie tutaj tą zieloną ikonkę arkusze. Jest aplikacja do pobrania z Google Store za darmo, wchodzę w arkusze. Tutaj jeszcze przejdę do ekranu głównego. I musicie stworzyć nowy dokument. Plusikiem wchodzicie w nowy dokument. No i mam tutaj straszny bałagan, dlatego na potrzeby tego filmu pokażę wam, w jaki sposób, jak ja tutaj się poruszam w tych arkuszach, natomiast jestem pewny, że znajdą się osoby, które z pewnością lepiej wykorzystają ten patent. I ciekawy jestem, może podzielcie się z tym z nami na fanpage'u, w komentarzach i tak dalej. Tworzę tak jakby nowy dzień treningowy tutaj. I wpisuję, załóżmy, foczewiosło. Dobra, widzicie, mam foczewiosło i powiedzmy, no jak ja to sobie lubię robić, to tutaj będą co się stało? No i powiedzmy, dzisiaj zrobiłem 20 razy 10, no i za tydzień zrobię 20 razy 12. 20 razy 12, no i widzicie, tutaj mam lepszy wynik. Także co robię, zapisuję 20 razy 12. Tutaj macie guziczek A, komórka i zmieniacie kolor komórki na zielony i wtedy fajnie sobie to znajdujecie w arkuszu. Także to jest ten przykład, czyli tym już się nie sugerujecie i sugerujecie się tym. No ale może być, że następnym tygodniu zrobicie 20 razy 9. Także zostawiacie to, nie wiem, tak, możecie też zmienić na czerwony kolor. No tutaj już wasza kreatywność. Ciekawy jestem właśnie, jak u was to będzie wyglądać.
Możemy zmienić nazwę arkusza, na, załóżmy na plecy, tak. No i co jest super, to to, że to się aktualizuje w czasie rzeczywistym, także możecie wejść na komputer, czyli logujecie się do Was na maila, na Gmail i tutaj na górze macie takie kafelki, widzicie? I musicie przycisnąć dysk drive. No i widzicie, że tutaj mam właśnie ten plik, który sobie uzupełniałem na telefonie. Także wchodzicie w plik i jest to samo co... O, pyk, widzicie? Patrzcie, jaka magia. No, także bardzo praktyczne. I co jeszcze? Możecie udostępnić. Tutaj widzicie, albo i nie widzicie, bo jest tak ciemno. Ok, już widzi. No, złap fokus. Share, udostępnij. No i dalej już sobie tam poradzicie. I to jest fajne właśnie, żeby na przykład, jeżeli jesteście trenerami, wasi podopieczni mogą wam udostępniać arkusze i wy, no, jak w wielkim bracie, śledzicie ich 24/7, ich poczynania. No, można to wykorzystać jeszcze na wiele innych sposobów, nie tylko w kontekście notowania postępów w treningu siłowym. No i to by było w zasadzie tyle, także jeżeli uważacie, że ten film wam pomógł, zostawcie łapę w górę. Po pierwsze, mi będzie bardzo miło i więcej osób zobaczy ten film i wierzę w to, że być może on zachęci, ta metoda śledzenia naszych progresów zachęci niektóre osoby, które jeszcze do tego podchodzą tak sceptycznie i no, szkoda marnować czas w treningi, inwestować lata w treningi i w dietę, jeżeli my tego progresu nie kontrolujemy, bo istnieje duża szansa, że będziemy stać w miejscu z naszą sylwetką, z naszymi osiągami. Także to wszystko, trzymajcie się, zdrowia wam życzę i notujcie tam.